working on applying the scheme. The true stock trademark is at the edge of your dreams. I'm talking one, yeah. It's one all, one shot. Now the future is yours. Go. Siemanko ekipa, ja mam na imię Filip, a wy jesteście na kanale Prince Boxing Company. Dzisiejszy odcinek nagrywamy w zaprzyjaźnionym klubie Akademia Boksu i Muay Thai JKM, gdzie treningi prowadzi trener Karol Landowski, czyli taki przedstawiciel starej szkoły, i Jordan Kuliński, czyli przedstawiciel nowej szkoły. Jedziemy! Tematem dzisiejszego odcinka będzie movement, czyli tak zwane poruszanie się. Lubię używać angielskich nazw, bo nowożytny boks narodził się w ogóle w Anglii. Dlatego angielskie słowa, moim zdaniem, po prostu lepiej opisują boks. A dzisiejszy odcinek nagram z moim kumplem Krystianem Cegłą Różyckim. Siemanko, Filip. Siemanko. Razem Krystian jest w ogóle wychowankiem trenera Karola Landowskiego. Razem jeździliśmy na obozy, także będzie grubo. Będzie bite. Dobra, w dzisiejszym odcinku pogadamy sobie o pracy nóg. Zawsze się podkreśla, że praca nóg jest najważniejszą rzeczą w boksie, bla bla bla. I ja spróbuję wam dzisiaj wytłumaczyć, dlaczego tak jest, i wytłumaczę to na praktycznych przykładach. I pokażemy wam, jak wykorzystać pracę nóg w ringu bokserskim. Generalnie każdy, kto sparował w ringu, to wie, że to jest po prostu troszeczkę co innego niż trenowanie, sparowanie na dużej sali gimnastycznej. W ringu po prostu bardziej się męczymy i trzeba umieć się w nim odnaleźć i po prostu poruszać. I szybkie przypomnienie pozycji bokserskiej. Nogi rozstawiamy sobie mniej więcej na szerokość bioder. Ja jestem praworęczny, więc prawą nogę mam z tyłu. I tak, poruszanie. Jak robimy krok do przodu, to przednia noga zaczyna. Jak robimy do tyłu, tylna noga zaczyna. W lewo lewa, w prawo prawa. Pamiętajcie o tym, żeby łapać kontakt z podłożem palcami. Przesuwamy się jak koty, a nie człapać na całych stopach jak słonie. Chyba że jesteście z wagi ciężkiej, to macie delikatną taryfę ulgową u mnie. I z takich praktycznych plików pamiętajcie o tym, żeby robić małe kroki. Lepiej zrobić 4 małe niż jeden duży. I teraz pokażemy wam poruszanie się w praktyce. Generalnie w boksie albo atakujemy, czyli musimy przeciwnika zlokalizować, podejść do niego i go pierdzielnąć, albo przed nim uciekać, prawda? Także mamy takie ćwiczenie. Stajemy sobie naprzeciwko siebie z partnerem, z przeciwnikiem. Ja prowadzę, a przeciwnik ma ze mną nadążyć. Jak ja idę do przodu, on się cofa. Jak ja idę do tyłu, tak. On ma się utrzymać, on mnie goni, on mnie szuka w ringu. I przechodzimy do stricte do walki w ringu. Pierwsza zasada jest taka, że uciekamy od silniejszej ręki przeciwnika. Czyli jeżeli boksujecie z klasykiem, czyli z praworęcznym, to chodzicie w swoją prawą stronę. Zobaczcie, uciekacie od jego silniejszej ręki, jak najdalej od jego prawej ręki. W ten sposób, tu. Nie podkładacie mu ryja, tylko uciekacie od jego prawej ręki. Druga ważna rzecz, o której często zapominają osoby początkujące, to jest, żeby nie być w dystansie, nie zadając ciosów. Normalnie jesteśmy cały czas poza dystansem, nie? Tak, żeby przeciwnik nie może nas trafić. Nie, żeby nie było sytuacji, że pchamy się na przeciwnika, nie zadając ciosów. Jeżeli jesteśmy w dystansie, to tylko wtedy, kiedy sami atakujemy. Jeżeli przestajemy atakować, odchodzimy do tyłu. Tyle. Jako że w ringu mamy ograniczoną ilość miejsca, bardzo ważne jest to, że kiedy przeciwnik wchodzi w nas serią ciosów, to urywamy tą akcję, czyli po prostu schodzimy z linii walki. Zobaczcie, ja wchodzę z linią serią ciosów, tak, a kolega ucieka albo w jedną stronę, albo w drugą. Takie ćwiczenie, tak, wchodzę sobie przeciwnika zdecydowanie w niego, on ma ściąć drogę i uciec za moje plecy. Żeby dobrze to wykonać, musicie zabrać waszą dupę. Środek ciężkości jest tutaj, więc takie ćwiczenie pomocnicze, żeby wam pomóc to zrozumieć. Przeciwnik próbuje was złapać za nogi, a wy zabieracie biodra. Tak. Wchodzę zdecydowanie przeciwnikowi nogi, a on ucieka biodrami. Oto. Tak jak teraz nie robimy, ręce mamy wysoko, no nie? I zabieramy biodra. Patrzymy się cały czas, co się dzieje. Schodzimy sobie w jedną stronę albo w drugą. Dobra. Taką samą obronę stosujemy przeciwko sierpom. Przeciwnik bije sierp, robimy rotację, tak, i uciekamy przeciwnikowi za plecy. Dążymy do tego, żeby cały czas być przodem, być frontem.
do naszego przeciwnika. Ja jestem bokiem, no nie? A cegła jest do mnie frontem. Cały czas patrzę, co się dzieje i ucieka za plecy. Tu jest bezpieczny, no nie? Najbezpieczniej w ringu jest za plecami przeciwnika. Bo zobaczcie, bije lewy sierpowy, przeciwnik robi rotację, spierdziela mi za plecy, no nie? W klasycznym boksie nie można być w ten sposób, więc jedyne zagrożenie jest z prawej ręki. Jak ja uderzę prawy sierp, to on znowu zrobi rotację i ucieknie mi za plecy. Gdzie on jest? I jeszcze jedna rada od Filipka, żeby nie przeprowadzać zdecydowanych ataków na środku ringu, kiedy przeciwnik ma za plecami kilka metrów do linii, bo po prostu wam ucieknie, no nie? Wchodzę z czasami, a on spierdziela tak. Staramy się go zagonić pod linię, zaganiamy go sobie pod linię i dopiero teraz przeprowadzamy zdecydowany atak. Pamiętajcie o tym. I ostatnia sztuczka od Filipka. Zobaczcie, normalnie robimy taki drobny krok, prawda? Ale możecie też zamotać i zrobić takie szybkie podejście z i-stepem. Pa! Skrócić tą drogę, ściąć przeciwnikowi takim przed krokiem. Zajstep możecie też wykonać do tyłu, kiedy przeciwnik bardzo chętnie was wchodzi. Przepuszczamy sobie go w linę i tyle. I jeszcze taki stały fragment gry, jeśli można to tak nazwać, czyli wychodzenie z narożnika. Generalnie w boksie olimpijskim nie łapiemy, ale w sytuacji zagrożenia, kiedy jesteśmy zasypowani gradem ciosu, staramy się złapać swojego przeciwnika, opuścić go i spierdzielić. Bardzo ładnie. I drugi sposób, troszeczkę trudniejszy, polega na wyczekaniu przeciwnika i na przykład na jego sierp, uciec z rotacją, samemu go uszczaniem z liny. I jeszcze parę słów o ustawianiu. Próbujcie dążyć do tego, żeby nie być na wprost przeciwnika, centralnie, frontalnie. Zobaczcie, teraz jest mi go stosunkowo ciężko trafić, no nie? Jak jesteśmy na wprost siebie, ale kiedy zmienię swoje kątowe ustawienie, jestem troszeczkę bokiem, to wszystko zmienia. Dążymy do tego, żeby przeciwnika troszeczkę obchodzić. Tu też lewy prosty, przechodzimy sobie jak pach, pach, pach. Na prawy prosty, dawaj kogła, na prawy prosty, Obchodzimy sobie przeciwnika, żebyśmy my byli frontem do niego, żebym ja był przeciwnika frontem, uderz prawy prosty, a on do mnie pod kątem. Nie. A w sytuacji naprawdę skrajnego zagrożenia, po prostu uciekajcie z ringu. Ale jak macie pewność, że nie wygracie, to po prostu obalenie Neymana. Dobra, jesteśmy po robocie. Dzięki cegła. Dzięki mega Filip. Mam nadzieję, że się podobało. Wpadajcie na treningi na Powstańców Śląskich 10. Naprawdę dobry klub. Innego bym nie polecał. Najlepsi trenerzy, jeden z najlepszych klubów w Warszawie. Zapraszam też do subskrybowania. Zostawcie łapeczkę w górę. Przywalcie komentarz, co chcecie w następnym odcinku. No i co? Strzała mordeczki. Prince! Princem!